Cześć. Na początku dzisiejszego materiału taka mała przestroga dla początkujących kolekcjonerów. W 2011 roku celnicy z Gdyni przechwycili kontener, który przepłynął do Gdyni z Chin z różnymi nożami. I właśnie wśród tych noży były właśnie kopie kordzików SS. W ilości 669 sztuk. Chińczycy potrafią wyprodukować wszystko, żeby zarobić, więc trzeba być czujnym. No to jest właśnie to, co widzicie, właśnie jeden z tych właśnie kordzików, kopii SS, no i to jest właśnie artykuł o tym, co właśnie mówię. No to tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp do dzisiejszego materiału. No dobra, lecimy dalej. Dzisiaj kolejny materiał nadesłany do mnie przez jednego z internautów, tym razem ten dom to znajdki ze strychu. Rejon Polski, Wielkopolska. No i takie właśnie rzeczy znalazł na starym strychu. Co my tu mamy? Kordzik SA z napisem w języku niemieckim na oszczu. Wszystko dla Niemiec. No i to jest właśnie ta różnica, bo na kordzikach SS był napis mój honor to wierność. A tu właśnie na tym właśnie kordziku, co tu widzimy, jest właśnie napis w języku niemieckim wszystko dla Niemiec. Oprócz tego, co my tu jeszcze mamy? Dwa inne bagnety typu Mauser. Jeden to właśnie, tak jak widać, typowy bagnet liściak, tak zwany. No, moim okiem te bagnety wyglądają na bardziej jakieś z wykopków czy ze skupu złomu niż na jakieś bagnety strychowe w porównaniu z tym właśnie kordzikiem SA. No dobra, lecimy dalej. O, tutaj właśnie rękojeść kordzika SA. No, widać, że brakuje gapy. Czyli prawdopodobnie ten, co ukrywał ten kordzik, albo ten, co znalazł ta osoba, no, usunęła tą właśnie gapę niemiecką. No dobra. Na tym strychu jeszcze była jedna z bardziej popularnych książek w Niemczech do roku 1945. No a po roku 1945 można powiedzieć, że zakazana. Władze Bawarii w sumie przez 70 lat blokowały ponowną próbę wznowienia tej książki do druku, lecz 31 właśnie grudnia 2015 roku ich prawa autorskie do tego dzieła wygasły. No i w roku 2016 ponownie wznowiono druk tej książki. Pierwszy właśnie wznowiony druk to było około 4000 egzemplarzy. Autorem tej książki jest pewien kapral, weteran I wojny, który od 1939 do 1945 roku dowodził największą armią niemiecką. Nie będę wypowiadał jego imienia ani nazwiska, sami pewno już wiecie, o kogo chodzi. No i lecimy dalej. O, tu jest pierwsza kartka z tej książki. To jest właśnie zdjęcie tego autora tej książki. I o, tu mamy 7 milionów 550 tysięcy egzemplarzy. No, pierwsza i druga część. No i na sam koniec ostatnia rzecz odnaleziona na tym strychu. Jest to puszka z maską przeciwgazową niemiecką. Tak wygląda pucha, a tak wygląda puszka i maska. No, powiem wam, że w świetnym stanie. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o znajdki strychowe, o ten materiał, który otrzymałem. A następny materiał, no, będzie już naprawdę unikatowy. Nakręcony tym razem już będzie na żywo przeze mnie. Będzie to rakieta odnaleziona na niemieckim poligonie rakiet w Łebie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmików. Cześć.